Cześć, witajcie, z tej strony Monika, studentka dramaterapii Londyn. Chcę się z Wami podzielić kilkoma przemyśleniami w związku z moją terapią. Wróciłam właśnie z terapii, skończyłam ją godzinę temu i nawiązała się pomiędzy mną i terapeutką taka rozmowa, która miała bezpośredni związek z rytmem mojej terapii. I teraz główne pytanie, jakie nam tutaj zadaję, to jest, dlaczego terapia czasami trwa tak strasznie długo? Otóż jest to moja w życiu trzecia terapeutka. Pierwsza terapeutka to była też kobieta gdzieś w centrum Warszawy. Naprawdę nie pamiętam, kto to był i jaką terapię uprawiał. Niespecjalnie wtedy cokolwiek się wydarzyło. Ja do tej pory mam właśnie takie wrażenie, że niespecjalnie się cokolwiek wydarzyło i naprawdę nie wiem, czy ta terapia w ogóle wtedy zadziałała. Moja obecna terapeutka twierdzi, że może wtedy nie byłam jeszcze gotowa, więc ciężko jest to oceniać, więc nie oceniam, po prostu tak było kiedyś. Później, kiedy aplikowałam na studia tutaj do Roehampton University, za pierwszym razem się nie dostałam, ponieważ moje dotychczasowe kwalifikacje nie są do końca spójne z tym, co chcę studiować, więc polecono mi, żebym udała się na półroczną terapię, właśnie dramaterapię, oraz żebym zdobyła doświadczenie kliniczne, żebym mniej więcej wiedziała, z czym tak naprawdę się je tą całą dramaterapię, żebym miała jakiekolwiek wyobrażenie, wiedziała, na co ja naprawdę chcę poświęcić swój czas przez najbliższe 3 lata. Więc wówczas miałam pierwszą terapeutkę i tak jak powiedziałam, byłam u niej pół roku. Potem się dostałam już na studia i od tamtego czasu mam trzecią terapeutkę, która jest moją terapeutką nadal, jeszcze będzie przez jeden rok, więc to jest jedyna terapeutka, która pracowała ze mną ponad rok. I dopiero ona, jako pierwsza terapeutka, mówi coś na temat pewnego schematu. Otóż wiem, że to może zadziwiać Was, ale okazało się, kiedy ona wraca do swoich notatek, wróciła do swoich notatek w zeszłym, po poprzedniej sesji, ponieważ coś ją ugryzło, coś jej się zaczęło wydawać dziwne. A mianowicie to, że odczuła, że jakiś motyw w naszej pracy się u mnie powtarza. I chciała sprawdzić w związku z tym, czy faktycznie jej takie pierwsze wrażenie ma sens, czy nie, i wróciła do notatek z naszych sesji. Okazało się, że dokładnie, niemalże tydzień w tydzień ja mówiłam o tych, albo przynosiłam na sesję dokładnie ten sam rząd spraw. One były dokładnie związane z tym samym doświadczeniem. Później przez dalszą część roku te zagadnienia trochę malały, trochę ich znaczenie malało, o wiele mniej razy pojawiały się we mnie, o wiele mniej o nich wspominałam, ale to właśnie jest coś, co zauważyła w sposób niesamowicie silny i bardzo znaczący. Więc zaczęłyśmy dalej pracować nad tym już poza rozmową. Wyszłyśmy z rozmowy i zaczęłyśmy nad tym trochę pracować. I wtedy właśnie zaczęłam ja dostrzegać kolejne połączenia wątków pomiędzy wątkami, które wydarzyły się kiedyś w moim życiu i które mają nadal wpływ na moje funkcjonowanie dzisiaj. I te połączenia pomiędzy tematami, które ja przyniosłam rok temu do gabinetu terapeutycznego, również zaczynają się łączyć z tymi, które mam w sobie w tej chwili, a co więcej, zaczynają się tam tworzyć pewne zmiany. Takie zmiany, które są mi bliższe, które ja chcę widzieć w swoim życiu. To oznacza wszystko,
że zaczynam widzieć proces mojej pracy, że zaczynam widzieć, wiecie, bo to jest tak, że jak macie dziecko i widzicie się z tym dzieckiem codziennie, to nie zauważacie tego, jak ono rośnie. Widzicie dziecko codziennie, jesteście rodzicem, widzicie dziecko codziennie, ale jeśli ktoś nie widzi tego dziecka przez miesiąc, przez dwa miesiące, pół roku, to jest zaskoczony, że wasze dziecko tak strasznie urosło. A jeżeli ktoś nie widzi waszego dziecka przez dwa lata czy trzy lata, to wręcz czasami ma problem z rozpoznaniem osoby. I tak samo jest właśnie w takim procesie terapeutycznym. To oznacza, że nie mówimy tutaj o bardzo szybkiej przemianie. Nie mówimy tutaj o przemianie, która nastąpi natychmiast i która zrewolucjonizuje cały świat. To nie jest tego rodzaju praca. To nie jest praca, która od razu przynosi efekty. To bardziej jest praca, która jest właśnie procesem i w wyniku tego procesu my stajemy się coraz mocniej właścicielami swojego własnego życia, a nie nasze emocje, nie nasze doświadczenia, które kiedyś w dzieciństwie spowodowały, że wypracowaliśmy sobie jakieś mechanizmy obronne. Z tymi mechanizmami cały czas mamy do czynienia, aczkolwiek wiemy już, że te mechanizmy nam w tej chwili już nie służą. Ale ponieważ nie potrafimy sobie z nimi inaczej poradzić, nie potrafimy zaradzić sytuacji, w której się znajdujemy, dlatego ciągle tkwimy właśnie w tych naszych schematach z wielu, wielu lat wstecz. Więc to jest właściwie wszystko, co chciałam wam powiedzieć, że po raz pierwszy w moim doświadczeniu terapeutycznym wynikła kwestia pewnego schematu, który ma również związek z rytmem życia, z cyklem rocznym, z tym, że różne doświadczenia w naszym życiu, w konkretnych momentach, czyli jak patrzymy na kalendarz, to właśnie w konkretnych momentach możemy zobaczyć, że na przykład nasze zachowanie się zmienia i my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jeżeli patrzymy na to tylko tu i teraz. Ale jeśli patrzymy na to jako właśnie na pewną, nie wiem, spiralę, czy właśnie taką linię, która jasno pokazuje, że właśnie dokładnie taki sam schemat zachowań mamy, dokładnie o takiej samej porze roku, to już tutaj jest dla nas informacja, że tam coś się dzieje, że tam jest ukryta jakaś informacja i że ta informacja jest zawarta tak głęboko, że my nie wiemy, o co chodzi, ale zawsze, zawsze reagujemy dokładnie tak samo. Nie oznacza to, że będę broniła terapii wieloletniej, terapii, która trwa całymi latami, bo czasami trzeba odpocząć od terapii. Też chcę wam od razu powiedzieć o takim doświadczeniu, które podlega dokładnie pod ten sam temat. Dlaczego terapia jest taka długa? Otóż, jak wiecie, ja w tej chwili jestem na urlopie dziekańskim, ale zdecydowałam, że nie będę przerywać terapii. Zwolnię po prostu tempa, ale nie będę jej przerywać, bo nie chcę stracić kontaktu z procesem, w którym już się znalazłam. I to jednocześnie trzyma mnie blisko moich studiów. To pomaga mi jednak trwać myślami blisko moich studiów. Co z tego wynika? A mianowicie w ubiegłym roku, kiedy miałam zajęcia powiedzmy co 3 tygodnie średnio, dodatkowo miałam praktyki, superwizję i właśnie cotygodniowe terapie. To było to tak bardzo intensywne, to było tak bardzo intensywnym procesem dla mnie, że
ja czułam, że te prace, ta praca wykonywana na mnie, na moim organizmie, w moim życiu, gdzie mam małe dzieci i całe mnóstwo tych różnych rodzicielskich obowiązków, to było naprawdę ogromem doświadczenia, którego ja nawet nie byłam w stanie przetrawić. Nie byłam w stanie powrócić, że tak powiem, do siebie i do swojego życia, bo właściwie byłam rozregulowana przez ten cały proces. I pamiętam, że pod koniec roku akademickiego, kiedy już dobiłam do swojej 30. sesji, powiedziałam, że nie chcę ani jednej więcej, że potrzebuję odpocząć. Potrzebuję odpocząć od studiów, od tego całego procesu. Pamiętam, że swoje ostatnie prace złożyłam kilka dni przed terminem, bo chciałam już po prostu mieć to wszystko z głowy i chciałam od tego odpocząć. I myślę, że to jest też dla Was właśnie bardzo ważna informacja. I dla mnie samej także, żebym ja pamiętała o tym doświadczeniu, bo jest to moje doświadczenie, którym się dzielę. Otóż ja nie miałam naprawdę czasu, nie miałam możliwości, żeby przetrawić cały proces terapeutyczny, w którym tkwiłam. A mój proces terapeutyczny nie polegał tylko na chodzeniu na terapię, tylko tak jak Wam mówię, był bezpośrednio związany ze wszystkimi wydarzeniami na studiach, ponieważ tam de facto również doświadczaliśmy ćwiczeń bardzo terapeutycznych, bo tam uczyliśmy się wszystkiego, co możemy wykorzystać, wszystkich technik terapeutycznych, które możemy wykorzystać właśnie już będąc terapeutą, a to wszystko działa na żywym organizmie. My, każdy z nas, każdy student jest żywym organizmem, to znaczy te wszystkie techniki również miały wpływ na nas. Dlatego za każdym razem, kiedy jesteśmy na, mamy zjazd, za każdym razem de facto przechodzimy przez proces terapeutyczny. Następnie, kiedy mamy również spotkania z superwizorem, które dotyczą bezpośrednio naszych praktyk, również dotykają naszego funkcjonowania w tych praktykach, ponieważ superwizja właśnie ma to do siebie, że na niej rozmawiamy z naszym superwizorem na tematy związane z klientami, z tym, jak my sobie radzimy z klientami. Jeśli dotykamy jakiegoś procesu, który w kliencie, który jest również nam bliski, to wtedy bardzo często potrzebujemy naprawdę bardzo uzasadnionego wsparcia superwizora. Więc to wszystko właśnie się tak dzieje i dzieje i dzieje i dzieje i tak naprawdę to jest jeden wielki, ogromny proces, w którym tkwimy popachy, po prostu tkwimy w tym popachy. I teraz, żeby trwać w tym bardzo długo i żeby to wszystko, żeby te wszystkie zmiany, żeby to wszystko, co się w nas otwiera, jakoś otulić, jakoś utulić, przytulić, jakoś to przeżyć. Potrzebny jest na to czas, potrzebna jest na to przestrzeń, której w trakcie studiów nie ma. Jeżeli być może ktoś jest samotny i nie ma zobowiązań rodzinnych i ma dosyć łatwą, niewymagającą pracę, to być może jest to możliwe. Ale jeżeli Twoje życie jest już intensywne i jeszcze dodatkowo właśnie masz taką pracę, i takie studia, przepraszam, to wtedy naprawdę zaczynasz doświadczać ogromnej intensywności pracy i ogromnej intensywności procesu terapeutycznego, w którym jesteś. I ja właśnie tak miałam. Dlatego wtedy, kiedy już kończył się rok akademicki, ja strasznie chciałam skończyć ostatnie już swoje terapie w ramach praktyk. Strasznie chciałam skończyć swoje terapie w ramach mojej osobistej terapii, wszystkie superwizje, wszystko po prostu chciałam skończyć, napisać szybko pracę, żeby już to oddać i żeby w ogóle o tym nie myśleć. I uwierzcie mi, wyjechałam z kraju, zupełnie w tym czasie starałam się nie myśleć, to znaczy jeszcze próbowałam walczyć o praktyki na drugi rok, więc jeszcze jedną nogą byłam na uniwersytecie, co mnie bardzo, ale to naprawdę bardzo męczyło. Natomiast starałam się całą resztę już spraw zupełnie zostawić, żeby w ogóle o nich nie myśleć, oczywiście zrobić przerwę od terapii i tak dalej.
I uwierzcie mi, że ten czas był mi naprawdę bardzo potrzebny. Jak już w sierpniu się okazało, że podejmuję decyzję o tym, żeby zrobić sobie urlop dziekański, naprawdę bardzo dużo nerwów zeszło ze mnie po prostu, bo wiedziałam, że będę miała rok, kiedy będę mogła iść na terapię we własnym rytmie i z tym czasem i z tą przestrzenią, która umożliwi mi przetrawienie mojego procesu. I właśnie teraz, w tym roku, tak jest, że jestem na tej terapii, nie chodzę co tydzień, chodzę co dwa tygodnie. Jeżeli są jakieś święta po drodze, to również bierzemy pod uwagę te święta, więc naprawdę nie chodzę bardzo często, ale jestem cały czas w procesie i jestem w nim w sposób łagodny. Mam czas na to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby robić swoje życie tu i teraz i żeby nie być tylko jedną wielką rozdartą raną. Więc, moi kochani, chcę wam powiedzieć, że to staje w obronie terapii, która trwa więcej niż 10 sesji. To stoi po stronie terapii, która ma naprawdę wprowadzić proces leczniczy do waszego życia. Że jest to proces, który wymaga czasu, bo człowiek jest niezwykle skonstruowaną jednostką. I tak jak dzisiaj moja terapeutka powiedziała, że czasami mamy schowane emocje, schowane uczucia i wspomnienia tak bardzo głęboko, że nie można się do nich dostać i że one są schowane nie bez celu. One są schowane, bo tam właśnie jest jakiś powód. Pamiętajcie o tym. Jesteście żywym organizmem i ten żywy organizm ma uczucia i ma doświadczenia i ma pamięć i jest bardzo skomplikowanym tak naprawdę do pojęcia organizmem. Żeby naprawdę dokonać pewnych zmian, potrzebujemy odpowiedniej terapii i potrzebujemy odpowiedniego wymiaru tej terapii. Nie warto chodzić za często na terapię, bo można się przeładować dokładnie tak jak ja, jako studentka. My jako studenci po prostu musimy przez to przejść. Taka jest nasza decyzja. Chcemy być później profesjonalistami, chcemy być zawodowcami, chcemy być terapeutami. Ja wybrałam studia zaoczne, to znaczy, że ja mam i tak rozłożony ten rytm studiowania i bycia w terapii na 3 lata, ale większość studentów studiuje w rytmie dziennym i oni mają to wszystko skumulowane w ciągu 2 lat. I powiem wam, że to jest wielka sprawa według mnie. To jest wielka sprawa według mnie, bo to jest właśnie te 2 lata, to jest taka ogromna kumulacja wszystkiego. Więc z mojego punktu widzenia dajmy sobie czas, zaakceptujmy fakt, że dajemy sobie czas, że terapia będzie trwała dłużej niż my byśmy chcieli, dlatego że potrzebujemy być w tym procesie, a w wyniku procesu, w wyniku pracy, jaką wykonujemy, mogą właśnie otworzyć się przed nami wrota do naszych schowanych bardzo szczelnie emocji, odczuć i wspomnień. I dopiero wtedy, kiedy zdołamy otworzyć te drzwi, dopiero wtedy de facto możemy uleczyć właśnie te historie, te sytuacje z naszego życia, które miały kiedyś miejsce. Wymaga to spotkania się z rzeczywistością, dlatego tak jak powiedziałam, nie warto chodzić zbyt często na terapię. Myślę, że raz na tydzień to jest naprawdę dobry czas, bo każdy z was ma swoje życie i swoje sprawy i terapia jest częścią waszego życia. Ona nie jest obok, ona jest częścią waszego życia. A z drugiej strony nie warto robić tego za rzadko, dlatego że wtedy nie do końca w tym procesie jesteście. Wasze życie codzienne jednak bardziej wam zaprząta głowę i
wtedy nie do końca obserwujecie zmiany, które się w Was dzieją, wtedy, kiedy jesteście poza pokojem terapeutycznym, poza gabinetem. Dlatego warto jest zaakceptować fakt, że terapia będzie dłużej trwała, niż byśmy sądzili. Warto jest zaakceptować fakt, że warto jest prowadzić tę terapię w sposób systematyczny i przynajmniej na bazie mojego dotychczasowego doświadczenia myślę, że warto jest dać sobie również szansę na to, żeby dawać sobie czas na przerwę, na odpoczynek od terapii. Czyli jeśli są jakieś urlopy, wakacje, warto jest z nich korzystać, ustalać to z terapeutą i korzystać, żebyście od tej wielkiej pracy naprawdę odpoczęli i żebyście również złapali trochę dystansu do tej wielkiej pracy. Bo to, co już zostało wypracowane, to już w Was działa, to już w Was żyje. Natomiast to, co ma jeszcze wyjść na powierzchnię, potrzebuje Waszej gotowości, Waszego zaufania do procesu. I wymaga od tego również od Was tego, żebyście nabrali trochę tego dystansu, po to, żeby na świeżo znowu móc na to wszystko spojrzeć. Żeby znowu z zaufaniem można było pracować z terapeutą. A wiem, że są bardzo często takie bardzo szybkie terapie, takie emergency, które mają nam pomóc tu i teraz. One niewątpliwie mają duże znaczenie, bo lepiej mieć jakąś terapię, lepiej mieć chociaż trochę, niż nie otrzymać pomocy wcale, prawda? Jednak myślę, że to są faktycznie właśnie takie terapie, które, jak sama nazwa mówi, są właśnie po to, żeby zaradzić jakiemuś problemowi tu i teraz. Jakiś problem wymyka się nam z rąk i żeby nie było naprawdę gorzej, potrzebujemy tutaj i teraz pomocy. I wtedy faktycznie takie procesy terapeutyczne są bardzo na rękę, bo to są te procesy terapeutyczne, które mogą tu i teraz coś dotknąć, coś przynajmniej uświadomić. Nie wiem, czy można w takim krótkim procesie dokonać uleczenia, bo każdy przypadek jest naprawdę inny, ale można na pewno czegoś dotknąć, można na pewno sobie uświadomić wiele rzeczy. Więc z całą pewnością takie właśnie krótkie terapie mają znaczenie. Myślę, że w tych ekstremalnych przypadkach, które naprawdę potrzebują wsparcia tu i teraz, nie można czekać. Sprawa wymaga nagłego, natychmiastowego zareagowania. Jeśli jednak jest pójście na terapię, jest Waszą osobistą decyzją, i chcecie iść na tę terapię po to, żeby uleczyć coś, jesteście gotowi na to, żeby wejść w ten proces i żeby w tym procesie przez jakiś czas tkwić i żeby polubić po prostu, jakby poświęcić pewną część siebie na to, aby wejść w proces terapeutyczny i polubić właśnie tę sferę swojego życia, to warto jest już w tym momencie zdecydować się jednak i dać sobie zgodę na dłuższy czas, na to, że jednak ta terapia potrwa, i bo to właśnie może być informacją dla terapeuty. Wracając do mojego doświadczenia właśnie z dzisiaj, zobaczcie, gdyby nie to, że byłam na terapii u jednej terapeutki, chodzi o stałość, o bycie przy jednej osobie, przez dłuższy czas. I ta osoba, myślę, że miałyśmy teraz razem około 42 sesji. Czyli około 42, tak myślę, sesji, czyli 42 godziny. Więc ja zaczęłam terapię gdzieś w okolicach października, więc już minął październik, grudzień, teraz mamy koniec lutego.
Więc już półtora roku jestem u tej samej osoby, prawie półtora roku. Dopiero właśnie bycie w tym samym cyklu, z tą samą osobą, z tą samą terapeutką, pozwoliło terapeutce zobaczyć, że pojawiają się we mnie pewne schematy, które ją zaciekawiają, bo ona widzi tam, jako terapeuta, widzi tam informacje. I gdybym nie była tak długo w tej terapii, to terapeutka nie miałaby możliwości zobaczenia tego schematu, bo ja bym po prostu była za krótko. Jeszcze mam parę miesięcy przed sobą, zanim znowu zrobię sobie przerwę po to, żeby odpocząć i przygotować się do drugiego roku studiów, ale na ten czas faktycznie moja terapeutka miała możliwość obcowania ze mną w sytuacjach, w których dokładnie tak jak ona powiedziała, patrząc na daty w kalendarzu, dokładnie prawie że w tych samych dniach pojawiały się u mnie te same tematy. Te same tematy wychodziły z mojej głowy i te same problemy z moim zachowaniem, gdzie pojawiało się zachowanie, nad którym ja akurat w tym obszarze czasowym zupełnie tracę nad sobą kontrolę i zupełnie tracę nad sobą władzę. Więc rok temu faktycznie zupełnie traciłam nad sobą kontrolę i zupełnie traciłam nad sobą władzę, dokładnie. Nie ma nawet 1% mojej kontroli w tym. Tak było, ja to pamiętam, było to przerażające doświadczenie, przerażające. I faktycznie wiem, że nie miałam przez kilka tygodni, nie miałam absolutnie nad sobą kontroli. Nie miałam nad sobą kontroli i nie miałam możliwości powstrzymania tego, co robiłam. Było to autodestrukcyjne, zadawało mi niemalże ból i spowodowało, że mój stan zdrowia się pogorszył. Było to do tego stopnia i ja wiedziałam o tym, że tak się dzieje po fakcie, jak już wykonałam wszystko. Natomiast w momencie, kiedy byłam w tym amoku, nie byłam w stanie nic z nim zrobić, bo ja właściwie nie do końca byłam świadoma tego wszystkiego. W tym roku natomiast, również właśnie w tym samym okresie, patrząc na kalendarz, podobne zagadnienia wynikają i podobne trudności w moim przypadku pojawiają się, natomiast różnica jest taka, że w tym roku ja już mam świadomość tego zachowania, ja już mam świadomość tego, co się dzieje i że się dzieje i już powoli zaczynam, przynajmniej w niektórych sytuacjach, mieć kontrolę. Zdecydowanie powiem Wam, że w tym roku to jest zupełnie inna sytuacja niż rok temu. W tym roku nie doświadczam czegoś takiego, że ja po prostu nie mam kontroli nad swoim działaniem, że jestem w amoku, że jestem w jakimś stanie zupełnie nieuświadomionym. Tego w ogóle doświadczenia nie mam, a ja miałam takie doświadczenie przez kilka długich tygodni rok temu. W tym roku można by było powiedzieć, że jest to, powiedzmy, brak silnej woli. Że jest to brak silnej woli. Widzicie zatem, że jest w tym procesie zmiana. I jest to zmiana na lepsze, z mojej perspektywy, jest to zmiana na lepsze. Jest to zmiana ku tej sferze, którą ja bym chciała osiągnąć. Więc właśnie taki dłuższy proces, ale w miarę systematyczny, spójrzcie, pozwala pokazać mechanizmy, którymi się kierujemy. Za rok znowu będę w sytuacji, w której będę miała superwizję, będę miała terapię, będę miała zajęcia i te zajęcia będą jeszcze trudniejsze z tego, co wiem. Więc znowu będę miała i nadal będę matką i nadal będę miała małe dzieci i nadal będę miała te wszystkie obowiązki, które miałam rok temu. Więc pamiętajcie, że to do mnie wróci, więc za rok znowu być może pojawi się w moim zachowaniu coś, co będzie związane właśnie z tym wyzwaniem, z tą trudnością, z którą się borykam.
Ale znowu za rok być może, teraz już ja jestem tego świadoma, więc jakby też będę bardziej mogła to obserwować sama, bez terapeutki. Natomiast pamiętajcie, że właśnie dzięki obserwacji w tym cyklu rocznym naprawdę można zobaczyć po pierwsze, że cyklicznie dzieją się jakieś trudności i one są jak gdyby aktywowane, a po drugie, jeżeli dzieją się w wyniku pracy terapeutycznej jakieś zmiany, to właśnie w tym roku, w tym cyklu rocznym można zobaczyć te zmiany. Więc ja na przykład dziś jestem niesamowicie szczęśliwa z tego powodu, że rok temu aktywowałam puszkę Ariadny. To był koszmar. A w tym roku ta puszka Ariadny jest, ale ja już nie do końca pozwalam jej nade mną panować. Jesteśmy, powiedzmy, na równi. Nikt nie wygrywa. Ani ona, ani ja. A to już jest dla mnie ogromne zwycięstwo. Więc życzę Wam wszystkim pewnego zrozumienia siebie wtedy, kiedy jesteście w terapii i życzę Wam, żebyście mieli ochotę i otwartość bycia w terapii. Oczywiście nie zachęcam Was do tego, żebyście całe życie chodzili do terapeutów, jeśli Wy nie czujecie, że tego potrzebujecie i broń Boże nie chodźcie do terapeutów, którzy według Was Wam nie służą, bo nie o to chodzi. Ale jeśli według Was pomoc terapeutyczna Wam służy, to dajcie sobie tę szansę, żeby trwać właśnie w tym procesie terapeutycznym, bo jest on niewątpliwie na Waszą korzyść i on naprawdę Wam pomoże. I tak jak mówię, terapeuta, dobry terapeuta, doświadczony terapeuta, który ma cały czas otwartość na pacjenta, taki terapeuta naprawdę będzie umiał Was poprowadzić i naprawdę będzie miał w sobie otwartość, żeby poprowadzić Was tak, żeby jednak, żebyście Wy stali się tymi osobami, które tworzą swoje życie po swojemu, tak? Żebyście naprawdę mieli szansę, powiedzmy, uzdrowienia swojego własnego życia. Życzę Wam tego z ogromnie wielkiego serca i naprawdę jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń terapeutycznych. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy właśnie zauważacie takie cykle terapeutyczne u siebie, czy Wy jesteście długo w terapii, czy krótko, czy macie doświadczenia z terapeutami, jakie to są doświadczenia. Bardzo chciałabym je usłyszeć. Jeżeli nie chcecie podawać swoich danych, to napiszcie mi anonimowo. Ja oczywiście uszanuję Waszą anonimowość, natomiast dajcie znać proszę, czy to, co właśnie ja tutaj poruszyłam w tej chwili, długość terapii, czemu ta terapia czasami tak długo trwa i nam się wydaje, że nic nie daje, czemu tak się dzieje i czy na pewno tak się dzieje, czy na pewno tak się dzieje. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich i do usłyszenia przy kolejnym spotkaniu.